Większa ilość tlenu, czyli 40% ilość tlenu, jaką mamy w komorze, może być skutecznie przyswojona dzięki zwiększonej ilości dwutlenku węgla, bo dwutlenek węgla wspomaga przemieszczanie się tlenu w organizmie. A dlaczego akurat wodór? Wodór jest naturalnym antyoksydantem, a dzięki temu bardzo pozytywnie wspiera nasz organizm w walce z różnymi bakteriami, wirusami. Oddychając tym powietrzem, bardzo zdrowotnie wpływamy na organizm. Ma to oczywiście duże znaczenie przy regeneracji wszystkich uszkodzonych elementów organizmu, takie jak rany czy mikrourazy powstałe wskutek wypadków czy ewentualnie ciężkich treningów sportowych. I tutaj jesteśmy w stanie podczas przebywania w takich warunkach bardzo szybko przywrócić organizm do stanu poprzedniego. Natomiast przy długotrwałym oddziaływaniu, no to tutaj już wyraźnie względy zdrowotne mają znaczenie i jest bardzo wiele przykładów, że wszelkiego rodzaju choroby płucne tutaj ustępują, jak również przyspiesza się zdolność organizmu do podwyższonego wysiłku sportowego.